Okej, chyba się udało włączyć, mam nadzieję. Tak, jest idealnie i w ogóle nie ma opóźnienia, z czego jestem niezmiernie zadowolona, a byłabym jeszcze bardziej szczęśliwa, gdyby Ineczka ogonkiem się nie bawiła. To by było już perfekt. Spoki, Iziu, jesteś. Proszę, zabierz kotkę. Dobra. Muszę sobie poustawiać wszystko. Więc chwila, moment. Ja nie ogar. Twitchowy. Czy wszystko mam włączone? Tak, dobra, więc start game. Czy ja będę widzieć czat? Nie mam pojęcia. Czy ja będę cokolwiek widzieć? Nie mam pojęcia. Ale dam radę. Chyba. Jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. Moment. Pipi, dlaczego do mnie przyszłaś? Ja się pytam. Kulturalnie. Będzie stream z kotem, bardzo mi przykro. Tu mam wszystko, okej, dobra. Dobra, mam nadzieję, że jest okej. Najwyżej krzyczcie. A ja pomyślę, gdzie chciałam iść. Co my właściwie mamy? City of Tears. Byliśmy tam, pokonaliśmy bossa, to chciałabym się udać teraz do Crystal Peak. Co oczywiście uczynię. Bo w tym momencie mam przynajmniej umiejętność, która... Nie umiejętność. Lampę mam. Ale jeszcze sobie tutaj wejdę. Do sekretu. Ineczka będzie się patrzeć teraz na monitor. Nie. Odkąd ja jej puściłam przecież tę grę z myszkami, to ona teraz śledzi to, co się dzieje na monitorze. Peski, to jakbyście ją zobaczyli. Inka. Inka gra w Hollow Knighta. Podoba jej się. Nie, nie, i pięknie cię słychać. O, to dziękuję, Iziu, że mnie pięknie słychać. Tyle dobrego. Przynajmniej mam informacje na ten temat. I widzę czat przede wszystkim, więc to też bardzo dobrze. W pewnym stopniu przynajmniej widzę ten czat. Ja mam nadzieję, że dużego opóźnienia nie ma. Powiem, czy jesteś moderatora w ogóle swoją drogą. Brawo, no dziękuję. Dziękuję, jestem zdolna. Gdzie ja chcę iść? Tutaj chyba był jeden grab. A ile mi Inka go nie zje. Ziomek. O Boże, on dwa razy bije. Dobra. Tak, Ineczka się położyła. Jeżeli przesunie myszkę albo coś, to już koniec. To ja bym ci wdzięczna, kocie, jakbyś się zachowała grzecznie. Ale widzę, że ją intryguje to, co się tu dzieje. Nenu. Czy ja nie jestem za głośno? Czy gra nie jest za głośno? Izia! Iziu, powiedz mi! Wiem, że słyszysz mnie dwa razy, jak gadam, no ale... Może jakąś informację mi dasz. Piu. Zobacz, coś tu było. Tak, tu jest to przejście, które chciałam odblokować z tamtej strony. Więc sobie możemy zapłacić te 50. Po prostu skrót. Boże, jakbyście zobaczyli, jak Inka się gapi teraz na ekran, no bez jej. Mapy nie mam. W sumie nie pamiętam, gdzie dokładnie się mapę zdobywało. Picie chce grać, a ty jej przeszkadzasz? O, czekaj. No nie widzę tego. A, Pipi, dobra, Pipi. Muszę jakoś inaczej ten czat. Pipi chce grać, a ty jej przeszkadzasz. U mnie słuchać... Okej, okay, wsio, no to dobrze. Tylko ja muszę czat przesunąć, bo nie widzę całego. Dobra, powinno być okej. Okay. Co, Iziu? W sensie, że mam dać ciszej grę? Trochę ciszej grę, dobra. W Crystal Peak jest trochę głośniej. Zresztą ja jestem też dalej od mikrofonu, to może też dlatego tak jest. Ale no, może będzie okej. Okay. No, no dobra, mam już wiadomość, że już jest okej. Okay.
Ale też ja mogę mówić głośniej, bo czasami się dreja go pętana. Boże, Inka! Inka, błagam cię, nie zepsuj mi gry! O Jezu! Ty już tutaj zwariuję, bo ja ciągle tutaj biegam. I ona będzie się tak patrzyła cały czas. Trochę mam obawy co do tego. Ale no dobra. Aaaa! Nie zabijcie mnie. Dobra. Właściwie nie pamiętam, dokąd szło się po tę umiejętność. A jeszcze tutaj grab jest, to oczywiście go uratujemy. Chrypa ja. Picia nie wzięłam. Ale cóż, nie, Ineczka, błagam, nie, ja nic nie widzę teraz! Kocie! Błagam! O Jezu, Inka. Inka, odsłoń mi, błagam. Możesz sobie siedzieć, ale... No. Ta. Dziękuję za piciu. Tak, możesz wziąć Ineczkę, może... Nie będzie przeszkadzać. A tutaj chyba nie pójdę bez tej umiejętności, którą chcę zdobyć tutaj. Czyli chyba się kiedyś dało, ale no... Nie jestem pewna, czy mi się uda. A! No właśnie. Nie, nie będę kombinować. Czyli już przekombinowałam. O Boże, teraz to już w ogóle HP 0. Nie będę kombinować. Wracam! O, dobra. Pokazałam klasę. Nie, teraz nie wejdę tam z powrotem. Na pomoc. Nie, jak ja tu umrę. A umrę na pewno, bo jeden skok nie zrobię i dupa, a nie pamiętam, gdzie zapisałam. O Jezu, że też mnie podkusiło tu wleść, pogwiazdożyć. Tak, udało się, zapiszcie to gdzieś. Dobra, ale teraz mogę umrzeć. No tam jest mapa, świetnie, ale tutaj gdzieś ławka była też. Ojej, dobra, źle. Źle. Ja muszę gdzieś zapisać, ale nie mam gdzie. Maniek! Maniek prowadzi live'a, witam was, moi drodzy. Wszystkich widzę tu... Oh my god, dlaczego ja to tak cicho słyszałam? Dobry wieczór, hej Oklarcia. Hej Toady. O Pikachu! Dziękuję za followka, Klara. Słyszę, rajd na komary, no dokładnie. O, Pikachu się teraz posypują, samica alfa też. Dobry wieczór, witam. Kaczusia, dziękuję też za followka. Jak nie zginę teraz, to będzie dobrze. O nie, zginęłam. Rajd na Pikachu, no dokładnie. Na Pikachu. Rajd na Pikachu, tu mnie wywaliło, no bez kitu. Aż tutaj. Ja się tak nie bawię. Nie będę musiała w ogóle te dźwięki powiadomień pogłośnić, bo ja ich nie słyszę za bardzo. Nie no, spoko, Jerzy, przecież wiem, no, nalejcie, no, spokojnie, dziękuję. Pikachu, dziękuję. Któż to był? Kasia chyba. Głowy nie dam, zniknęło mi. Gdzie ja jestem? Wlazłam. Ale dam pika. O, tak, Kasia, dobrze widziałam, dobra. Ale dam pika. Pikachu, tak, dziękuję. Fajnie, że jesteś. Wczoraj w ogóle robiłam, raczej grałam też, ale no. Byłam sama. Zaraz przynajmniej będzie się można do kogo odezwać, no. Pika, tak, wszyscy pika. Pikachu. Co sobie grę? 9 obserwuje kotkę, brawo. No, to posypało się nieźle. Czemu ja w ogóle tutaj idę? Przecież mogłabym iść tamtą stroną. Byłam akurat poza kompem w tamtym momencie. Chlebka, tak, poproszę chlebkę. Od kaczusi zawsze. Poproszę chlebkę. No i Zwinia też jeszcze chwilowo jest. Jeszcze chwilowo dotrzymuje nam towarzystwa. Czy teraz czujesz się obserwowana? Tak, czuję się obserwowana. Dokładnie. Więc można oficjalnie powiedzieć, że po raz pierwszy na Twitchu mnie oglądacie. Jak się z tym czujecie? Jesteśmy tylko tutaj.
Gdzie ja wlazłam w ogóle? Nie, no źle wlazłam. Uroki meetingów Twitchowych, tak. Meeting na Twitchu, Boże święty. Plus 18 powinno być tutaj. W tym momencie. Jeszcze Leszka brakuje do kompletu, już będzie wszystko. Maniek, powiedz mi, jak się czujesz? Masz żonę. Jak do tego doszło w ogóle? Znaczy wiem, jak do tego doszło, tylko do... Jak się z tym czujesz? Lecim. Właśnie skończyłem z nią rozmawiać. I nie tęsknisz? Nie tęsknisz za swoją żoną? Musimy tam dojść. Gdzieś tu moja dusza była. Słyszę ją. Pikachu, Matio, dziękuję za followka. Ejku, ja tu zginę, ja nie chcę, ja potrzebuję moją duszę. Hejo, hejo, hejo. Co tam, jak tam? Umówiłem się na noc poślubną. O Boże święty. No to grube akcje tutaj będą. A torta nie mamy, w sumie Kaczusia, możesz torta wyczarować? W końcu jak to tort, wesele bez tortu, no to tak się nie godzi. Tam nie wejdę. Potrzebujemy torta. Obowiązkowo. I w ogóle świadków nie było, ej, no co to za ślub? Ja teraz zaczynam powątpiewać w prawdziwość tego ślubu. Proszę, biedny, ale jest, no zawsze jakiś, no. Żadnych świadków nie było, no ja nie wiem. Shopkeeperki. No będziemy musieli potem wrócić do... Co? To przez ściany też bije? Jak to tak? Nie, 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 nie. Ja chcę przeżyć. W sumie nie pamiętam, jak się szło do tego jednego miejsca, ale... Trudno, pogubimy się. Trzeba powtórzyć ten ślub. Tak, obowiązkowo. Musimy to zrobić dobrze, moi drodzy. Tak to być nie może. Musimy zrobić porządnie ten ślub. Zorganizować, wiecie, wszystkich. I stary, co to za mina? I buziaki. Jestem za. No, ja też jestem za. Trzeba to zrobić. Czy ja dobrze idę? Nie wiem, gdzie ja idę. Nie, ziom... O Jezu, prawie laserem dostałam po twarzy. To ja już się zajmuję cateringiem, tak, to wtedy już nie będzie biedny tort. Będziemy mieć świadków, będziemy mieć też od razu, wiecie, wszystko dobrze zorganizowane, bo tak to tak. Na wariackich papierach, no to średnio. Ziomek, weź ten laser sprzed oczu. Dzięki Mańkowi zaczęliśmy wcześniej. Mogę być świadkiem? Możesz być świadkiem. O, pizza jeszcze na zagrychę. W sumie ja nie wiem, czy Maniek by nie chciał sobie wybrać świadków. I w ogóle, wiecie. Więc to już od młodej pary zależy, no. Ja tu nie wejdę. O nie. Po co, żebym ja tu przyszła? Brawo, jo. Mi tam wszystko jedno. Także raz ślub brałeś, to już ci wszystko jedno, tak. Ja już o nocy myślę. O, bez kitu. A potem będą takie małe mańki. Im się obejrzymy, to już będą nam biegać tutaj po Twitchach. Mini Maniusie. Gdzieś nie czuciłam na WF-ie, o. Czyste dobro. Ło, w mordę. Ziomek, opamię... No ta... Co ja robię w ogóle? Czemu ja go tak nie wezmę i nie rozwalę?
No, da się, da się. Małe manieczki, no dokładnie, małe manieczki będą. Nie, ja tu umrę, ale ja nie chcę. Znowu ławka jest daleko. Nie ma wszystko jedno, trzeba wybrać odpowiedniego świadka, tak. Ja jestem księdzem. Ja tutaj daję ślub. O, w mordę, nie, 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 nie! No i co teraz? Co zrobiłam? Halo, pomocy. Okej. Okay. Małe manieczki, no wszyscy się cieszą na małe manieczki. Potem chrzciny będą. Chrzciny, Boże, jakie trudne słowo. Nie! No i zginęłam. Najgorsze, że mi się nie chce tu wracać, powiem wam szczerze. Więc zrobimy inną historię. Skoro mamy taką możliwość. Idziemy sobie tutaj, bo mam klucz. Do tych drzwi. Po prostu przyzwiemy naszą duszę. Żeby po nią się tam nie wracać specjalnie. Oczywiście za opłatą, no ale... Nie trzeba będzie iść tam specjalnie, a troszeczkę tam kasy miałam, więc szkoda by mi było. Pikachu, więcej niż... Co? Maniek! Dzięki za dyszkę. Mniej niż 3000, więcej niż 1000 słów. Jak się to w moim kościele? Moderator już się przymila, ta opłata musiała wejść nie za ślub. O Boże. Dzięki, Majek, dzięki wielkie. Jesteś pierwszą osobą, która zarzuciła mnie do netu. Co łaska, tak, co łaska 1500 się należy. Tak, Izia mówi, że też wysłała, dobrze. Co łaska, 1500 się należy. O, wasz. Tak byś wiedział, co my tam z twoją przyszłą żoną, czy przepraszam, z twoją aktualną żoną wymyśliłyśmy, to byś już nie był taki chętny do zapłaty. Ale no, powiedziałam, że nie powiem, więc to... Pewnie sobie znajdziesz, na 100% sobie znajdziesz. O co tam chodziło? Gdzie ja znowu wlazłam? Dobra, mogę już iść tędy. Trudno. Od dziś nazywajcie mnie ksiądz. Ksiądz Katarzyna. Proszę księdza. Proszę, nienawidzę tych ziomków. W ogóle ja nie mogę iść tutaj. W sumie to chyba na jedno wychodzi. Nie zapomniałem jeszcze na świeczki. Ten maniek, przestań! Tak. Dzięki, maniek, dzięki. Boże święty, you make my day. Szalony jesteś. Zostaw sobie kasę, przyda ci się. W końcu ślub to wiesz, ważna rzecz, to nie ma to tamto. Duża inwestycja. To ty robisz mój dzień? O, i każdy z was, o. Pewnie, że tak. No dzisiaj to takie teksty poleciały, że szkoda ja, gdyby nie wy, no. Takie teksty poleciały. Gdzie idę? Chyba liczy na rabat, skoro się tak przymila. No tak, no wiesz, no, w sumie jakby na to nie patrzeć, to Iza jest moim menadżerem, więc no. Sprawy takie bardziej finansowo-ślubne, to do niej w sumie na dobrą sprawę. Ona już tutaj zaciera rączki, więc no. Ja bym się na twoim miejscu, Maniek, bała. Dobrze idę. Tam ławka jest nad... A nie byłam na ławce, dobra. Ja bym się bała, Maniek.
Co tu jest? Już nie pamiętam, ale idę. O, na zieloną szkołę. A dokąd? A nie, ja nie chcę spaść. No i spadnę. W sumie może nawet dobrze się stało. O Jezu, i wpadliśmy w króliczą norę sportową. Uwaga, uwaga, Maniek, tak, słucham. Aż się boję. Komu chlebka? Maniek rozdaje chlebek. Ja poproszę chlebka. Dobrego chlebka nigdy za wiele, ale nie wiem, czy kaczusia się nie oburzy. O nie, to była pułapka. Że co? Przepraszam, wiedziałam. Wiedziałam, że kaczusia się oburzy. Czy ja mam iść po patelnię? Tak, w sumie no taki ten chlebek francuski można zrobić. Usmażymy sobie chlebuś na patelni. Wbiję jajeczko. Piszota. Dziękuję, Maniuś. Chodź tutaj, ty, ćmo. Nie ma dawania chlebka. O, jaki bulwers! Nie! Aż spadłam z wrażenia. Halo, moje schody poproszę. Nie welek, a... Nudelkule. Gdzie mój chleb? Jezu, no nie mogę patrzeć na czacie. Wypowiadam się. Wyspowiadam się, tak, wyspowiadam cię. Ja cię mogę wyspowiadać też, jak chcesz. Ej, no to zaraz, moment. No to w takim razie, skoro Kasia jest księdzem, ja wam daję ślub, to kim ja jestem? Kapłanem? Kaczusia, nie obrażaj się. Maniek miał po prostu nadwyżkę chlebka od ciebie. Kapłanem, no chyba kapłanem, no. Ministrantem! O nie! Nie, ja nie chcę być ministrantem. To idzie w złym kierunku. Ja się chyba wycypuję, skoro tu mu to daje chleb. No cóż, ja nawet nie wiem, czy Maniek sobie zdaje sprawę z tego, że jest moderatorem, ale chyba tak. Bo nawet się go nie zapytałam, tylko po prostu mu walnęłam. Pewnie zatruty, no tak, no bo chlebek to tylko z arszenikiem i z powojennym tynkiem. Dobrze, dziękuję, potrzebuję ten... mieczyk. Oh yeah. Dreamnail. Jeszcze mi konkurencję robi i zatruty daje. No mówię ci, Kaczusia, on po prostu nadwyżkę od ciebie chlebka sobie tam chomikował. I po prostu teraz rozdaje, no. Tak, wróciłam. Dziękuję, dziękuję. Mamy. Mój jest pyszny. No to ja nie wiem. Ja już przyzwyczaiłam się do zatrutego. Może błąd popełniłam. Sama go robiłaś, a Mańk rozdaje na dzielni. Jak nic, musi mieszkać w dzielnicy cudów jak my. Tak, my mieszkamy w dzielnicy cudów, a Izia mieszka w swojej piwnicy. Jak widać, internety też tam sięgają. Pozbieramy trochę tej esencji. Wszystko. Będę płakać. Kaczusia, nie płacz, proszę. Boże, ta muzyka tutaj też jest fajna. Dream Shield. Majkowi widziała mój internet na wiaderka. No to wiadomo, dlaczego czasami jest problem. Wydało się. I za po prostu wydzielę wiaderka. Jumpreska. Mogę wpaść? Dobra, bijemy bossa.
Zobaczymy, jak mi pójdzie czytać czaty i bić bossa. Dobra, kiepsko już mi idzie. Ziomek, weź mi też boss. Idziemy z tymi myczami. Jak on jeszcze dwa odpali, to już w ogóle będzie tragedia. No, teraz to będzie. Teraz to ja mam imprezę. Łowordę. O nie, 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 nie. No shit, normalnie. Będę jeść alkoholowy chleb. Gdzie mnie wywaliło? Okej. No komentu. Znowu kasę straciłam. Ja z Kasią rozmawiałem, nawet nie wiecie, jaka pozytywna i sympatyczna osoba. No to musimy się kiedyś poznać. No w sumie coraz więcej nowych osób do nas tutaj przychodzi. Nie wiem, co tam Izia do mnie mówi. Moment. Co? Co mówisz? O nie! I przez ciebie dostałam skomara. Będzie jumpreska urodzinowa. O nie, tutaj mam. Tak, poproszę wody. Wody dla ochłody. Woda najlepsza. Tam nie przejdę? O. Tak, bo Maniek wziął cały chleb. Tylko to zostało. Dziękuję. Dziękuję za pićku. Maniek, ty sobie grabisz. Grabisz sobie, Łukaczusi. Widzisz, teraz jest jej przykro. Jak możesz, normalnie. Au. Komu wodę od kaczusi? No, no to co innego. Wychodzę. Nie, zostań, kaczusio. Au. Nie, ja tu umrę. Na bank. I stracę całą tą kasę, no trudno. Czekajcie, może sobie zapiszę tam. Nie ma tam gdzieś zapisu? No jak na złość nie ma, ale mogę tego ziomka rozwalić. Dla duszy. O, dziękuję, wywióreczko. Również życzę ci miłego ziomka. Przepraszam za oddźwięki w tle, w razie czego. I jeszcze za followka, dziękuję, wywióreczko. O Boże, się zagapiłam. Brawo ja. A, bo idzie już, idzie, więc... Buzi na do widzenia. Och, soczyście. O, ja tu zginę. Pa, Iziu. O, pa, Izunia, nawet Maniek wziął ten. Dobrze, napiszesz mi, jak będziesz jechać. Wszyscy już wiedzą, tak? Wszyscy będą wiedzieć, jak dostanę SMS-a, że to od ciebie. I tak cię nie słyszę, Iziu. Ale no. Maniek ci mówi pa. O, i Kasia też ci mówi pa. Wszystkie czaty ci mówią pa. Miłej pracy! Tak, i zapowiedziała, że chcecie się jej pozbyć. O, i Klara też mówi ci pa. O. Dobra, muszę się skupić. To będzie ciężko. No idź już, Izia. Maniek, Boże! Maniek, jakiś ty wredny dzisiaj. Dobra, dało się. Pa, Iziu. Jak dzień tak mija, w sumie w porządku. Mam dzisiaj wolne. Maniek mnie bardzo przekonał do tego, żebym odpaliła live'a wcześniej, co też jak widać uczyniłam. Więc no. I gramy oczywiście w Hollow Knight. Czemu to nie sięga tam?
Ja tutaj nie przejdę pewnie, nie? Tak, Pajziu, już idziesz po raz setny. Tu też nie przejdę. O nie, 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 oni mnie zabiją. O nie, 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 ja się tak nie bawię. Chyba muszę dołem jakoś. Nie pamiętam, jak się tu szło w ogóle. Tędy też mogę? Czy nie mogę? Mogę na pewno. Precelka? Tak, poproszę. W sumie jak już była woda, to teraz precelek. Łow mordę. Dziękuję za precelka. Nie, ja to nie chcę umrzeć. Miłego streamka, ja lecę się uczyć. Dobrze, papa, miłej nauki. A to nie jest trujące? O nie, ja tu umrę. Co? Nie, dlaczego? Ja się tak nie bawię, nie podobuje mi się to, powiem wam. Czy, którędy będzie najszybciej? Najgorzej, jak mogłam. Jak mogłam tak zlamić? No po prostu wstyd. Zabieram wszystkie. Jeszcze wyżej, dobra. Ale to już tam nie pójdę wyżej, no bo jak? Tutaj się nie da chyba wyżej. No. Jakżem ja tam polazła? Dookoła chyba. Babeczki, babeczki się sypią. Zabieram wszystkie chleby i oddam Mańkowi. Toż to normalnie szarlatański plan. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Trzeba zrobić te prawa autorskie dla kaczusiek. Dla kaczusiek, tak. Dla kaczuszek. Że rozdawanie chlebka, napojów i wszystkich posiłków jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kaczusi. Trzeba wprowadzić takie prawo. No, streamerka geniuszka. Oje. Dla kaczusi czy, no. Dokładnie. Dobra, idę w dół. Gdzie ja te dusze straciłam? Patrzcie, ta dusza nie może teraz przejść. Łooo, mordę! Jeszcze strzeliła do mnie! What the fuck? No co za bezczelny? No gdzie mi tu? Widzieliście to? Strzeliła do mnie moja własna dusza. Królewskim prawem, tak. I na całym piszu takie regulamin się zrobi i wszyscy będą zatruci albo głodni, dokładnie. Bo tak chciały kaczusie. Nie, ja tu znowu zginę, ja nie chcę. Proszę mi donosić, jak ktoś będzie chciał dać jedzonko albo pić. Dobrze, będę donosić, no problemu. Tak też cię kochamy, kaczusiu. Gdzie ja muszę iść? Czy ja w ogóle dobrze wlazłam znowu? Nie mam do tego prawa królewskiego, Boże. Trzeba wprowadzić jakieś prawa, bo po prostu tutaj się wszyscy pozabijają o te chlebki. O nie, znowu tu wylądowałam. To będzie złe.
Czy iść wyżej? W sumie mogłabym iść tu. Ale ja to byłam, no bez kitu, no. Kręcę się w kółko. No bo tam nie pójdę. Jest zablokowane. Czyli muszę iść dookoła. O, było bli... O, nie, 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 nie. Jak ja tu zginę. To nie będzie wesoło. Jezu, ziomek mnie zabije. Na 100% albo nie. Tam nie byłam. Oj, tu jest ławka. No właśnie, wiedziałam, że gdzieś tu jest. No ale kurczę, tutaj boss na tej ławce siedzi. No właśnie. Tu siedzi boss, moi drodzy. Niech sobie posiedzi chwilę. Ja sobie drzwi poodblokowywuję. Nie wszystkie, bo nie mogę chyba wszystkich, ale... Część sobie bloknę, a to tylko to jedno było, dobra. O, spadnę, nie spadnę. Dobra, trzymam się. Kurczę, musimy wyłupać tego bossa trochę w sumie. Przydałoby się. Bo miałabym trochę bliżej ławkę, no. Prawa królewskie i oznajmiam, że od dziś każda kaczka, która będzie chciała skrzywdzić Mańka, ma umrzeć. Znaczy, że wszyscy inni mogą Mańka skrzywdzić, tak? Biedny Mańek. O nie, ja tu zginę, ja nie chcę. O, udało się, wygrałam. Nie, bo wtedy umrą. No to wszyscy umrą? No to bez sensu trochę. No to albo kaczusie, albo... Albo wszyscy inni, no. Coś tu jakieś takie luki w prawie są, halo. Nie, no nie uciekaj na Malediwy. No gdzie tam? Zostawisz nas, kaczusiu? Kasia stoi po mojej stronie. To ma nie, jak cię będzie biła żona, to będziesz wiedział, do kogo się zgłosić. Kasia tutaj egzekucję będzie wtedy robiła. Kolejeczkę. Nie gram w Minecrafta, to nie pobiję. Ja też nie gram w Minecrafta i nie będę grała w Minecrafta, więc... Nawet nie ma na co liczyć. Tam jest w ogóle ten... Grab, ale nie mam umiejętności, po którą właśnie idę. Minecraft! O! Jakby był Minecraft. Stwórz sobie własnego Mańka! Jego świat! O Boże! To by było dopiero. No nie, ja tu zginę! No Jesus Christ, no jak tak można, no. Minecraft. To byłby hit, no. Możesz sobie stworzyć swojego jakże skromnego Mańka.
I jego wiaderko. Ale że na live będę ci grozić mań... A, gozić? Grozić? Boże, a jak na live będą ci grozić, o Boże. Jak ja czytam. Ale ja mam takie wiaderko z natem po powozie. Tak, do tego jeszcze kłuska w pakiecie. No wiecie, takie tam. Takie tam mańkowe rzeczy w ekwipunku, nie? Co zazwyczaj używa, albo co zazwyczaj ma. Jezu. O, jak dobrze. Uff, blisko było. Oh yeah. Crystal Heart. Teraz będziemy mogli latać. I ja latam. Chyba wszystkie podstawowe umiejętności, oprócz jeszcze skrzydeł, w sumie mamy już. Grabuś mój słodki. To teraz możemy udać się na dół. Tam, gdzie wtedy spadliśmy do podziemi. Jezu, ja nie umiem! Nie umiem przeskakiwać przez te rzeczy. Umieram, no dokładnie, ja umieram. Albo nie. Za chwilę. Dobrze idę, dobrze idę. No, to muszę tędy iść. Uważając na te wszystkie podłe stworzenia, o nie, które chcą mnie zabić. No, teraz to... będzie trudniej. No i dzięki temu możemy sobie tutaj przelecieć na drugą stronę. Tak to się robi. Troszkę się podleczymy. No i podleczyłam się i co? I dupa, bo teraz tego nie rozwalę, jak nie mam tej naładowanej duszy. Muszę się wrócić, bo tutaj już nie działa, nie? No nie. Prawo ja. Lagi, czekaj. Jakie lagi? Ty masz królem zostać, a nie żadne lagi. Boże się. Nie chcę lagów. Błagam, powiedzcie, że nie ma lagów. Nie ma lagów. No to dobrze. Dziękuję, Monik. A, wiersz, Boże, uff. Dobrze, bo już wszystko ustawiałam chyba na najmniejsze, co się dało. Żeby to w miarę szło. No gdzie ty mi tym normalnie? Wredno to jedno. O nie, 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 ja nie chcę tu umrzeć. Łowordę, no i umarłam. Ojeju, kto będzie liczył, ile razy umarłam podczas dzisiejszego streama? Nie, no aż tam, no bez kitu. O, dlaczego? 6! Ha! Ała, sorry, jeszcze mikrofon walnęło. Możliwe, że tak. Możliwe, że 6 by się zebrało. Wydaje mi się, że więcej.
Ale 6 to tak minimum. Dobrze, i to źle idę. Jeszcze w dół. No i znowu to. Powinnam to wyłączyć w ogóle, bo jest taka możliwość, żeby to wyłączyć tutaj z tej strony dźwignią. Gdybym miała z głowy. Na wypadek umierania. No nie, no uważaj na siebie, no staram się. Ale średnio mi idzie. Nie, czekaj, raz... 13?! Możesz liczyć zgonem, a nie god teraz, jak chcesz. W sumie nie potrwa to długo, aż umrę drugi raz, więc... Okej, skupienie. Ja to chcę wyłączyć jednak. O nie. O, udało się, brawo ja! No i trochę kasy też zarobiliśmy. No i teraz przynajmniej to nie będzie tak się tłukło, no, bo ile można. Git. A, help me, no dokładnie. Assassino, help! W sumie zagrałabym kiedyś w Assassina. Pomogę, nie wątpię, Maniek. Dobra. Jesteśmy tutaj znowu. Mam nadzieję, że tam już jest rozwalone, bo... TikTok mi nawala. O, ja nie mam TikToka w sumie, więc... Nie mam jak ci pomóc. Wkurzające są te, które plują tym wszystkim. O, słyszę moją duszę. I się zagapiłam. No Jesus, nie dość, że tu jest ta moja dusza, to jeszcze to wredne tu. Jak ja mam to przeżyć? Przepraszam bardzo. Ja się pytam. Ha! O nie, nie, nie chcę. O nie, jeszcze to tutaj wleciało. Jak sobie bym walnęła to jeszcze raz, to bym sobie jedno żyćko odnowiła. Ale no... Chociaż to jedno żyćko. Okej. Okay. O to ile już tych śmierci. Nie no, jednej jeszcze nie ma. W sensie, żebym umarła, tak wiecie, że duszę będę musiała iść po duszę, o. O nie, dobra, to za chwilę, dobra? Tak, to już. To już ten moment. O, wkurzające to. Dlaczego? Dlaczego? Ja się tak nie bawię. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze jeden, jeszcze raz. 100 lat, 100 lat. Nie giną nam. Jezu, ile można, no, się wracać tą samą drogą. Prawa królewskiej oznajmiam, że od dziś każda kaczka będzie chciała i bić Mańka na live ma umrzeć, o nie. Która będzie chciała? Jeszcze zrobiłam, która? No to kaczka, to znaczy, że my jako nie kaczki możemy Mańka bić. Weź mi tu, nie pluj.
No w mordę, no. Kto chce mnie bić? Nie wiem, może twoja żona? No i Kaczusia pewnie też. Kaczusia umrze pierwsza. Nie, ja zabraniam zabijać kaczki, no. Ja rozumiem, że może na obiad dobre, no ale... Kaczusia bardzo o nas dba. To gdzie ty chcesz Kaczusię zabijać? Żona mnie kocha do czasu pierwszej wypłaty, a to już niedługo. O Jezu. Ja w sumie niedługo 10. To... Okej, okay, mamy duszę. Tylko ten mi się tutaj... O, w mordę. Ginę. Dobra. Jak zobaczy, że ma, to ucieknie. No, ja mam ostatniego. A, no to ten, to jeszcze będziecie trochę w małżeństwie. Nie będzie tak źle. To wiesz, jeszcze cały miesiąc. No to jest ten miesiąc miodowy maniak, więc wiesz... O, Jezus, to będzie ciężkie. Dało się. O nie, 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 dlaczego? W takim momencie bym miała umrzeć. Ta. Aaaa! Tak dobrze mi szło. Dwa, no dwa, dokładnie. No ciężko, ciężko. Dobrze sobie to jednak odblokowałam tutaj. Ja widząca, że Mańka bije Kaczusia. Nie, no gdzie tam? Jakie tam? Przepraszam bardzo. Co to za linki w ogóle mają być? Wejdź w link. Aha. Kliknij tutaj. No i zagapiłam się, no. Tego tutaj rozwalić chociaż trochę dla duszy. Dobra. Kolejny raz zabraliśmy się tutaj. What? Co to? Co? Że co? Że ile ich to było? No Jesus, ludzie! Co za wredne stworzenie. Ile one tego tu? No wreszcie. To się uwzięły na mnie po prostu. Dobrze mi idzie. Okej. No, jesteśmy wreszcie. I mamy wzmocniony atak, moi drodzy. Jak moja kobieta zacznie bić, to nie ma zmiłuj. Tak jest napisane. O nie!
Dobre. Dobra, tu mamy wszystko w sumie załatwione. Jednego Charmsa nie będę odbierać. A tam na górze się nie dostanę. No to idziemy tu. Czy ja go nie pokonałam ostatnio? Nie. Myślałam, że tak. A ja tu zginęłam ostatnio, dlatego go nie pokonałam. Łow mordę. Nie chcę zginąć drugi raz. No co za jeden normalnie. Proszę już tu ładnie umrzeć. O nie, nie, ja, to nie ja miałam umierać. No wreszcie. Jej, mamy 120 esencji. No brawo, Magdaleno, dziękuję. Dało się przynajmniej. Jesteśmy w podziemiach. Jest tu pełno ukrytych przejść w ogóle. Gdyby nie te ptaszyska. Zabiję twoją żonę, Mańk, bo cię bije. Proszę już nie zabijać żony Mańka. Mógł trafić gorzej, dobra? Mógł trafić wiele, wiele gorzej. To jeszcze nie jest źle. O Boże. O, Maniek, widzę, że nie próżnujesz. No właśnie, Kasia, może męża szukasz? I dlatego stąd taki bulwers. A dzisiaj jest taki dzień, no normalnie lepszy niż walentynki. Ziomek, pamiętaj się. Au. Gdzieś tu zapis chyba był, chciałabym sobie zapisać. No, git. Mańk, to ty już będziesz miał dwie żony, jak tak dalej pójdzie. Ja bardzo chętnie udzielę kolejnego ślubu. Co ja zrobiłam?
wpadłam. O, ale w sumie tutaj też mogę być. Powiem, że nawet lepiej. Niech no ja się poprawię, bo mi wszystko pouciekało. Kocyk mi uciekł, mój kocyk. Gdzie jestem? Jestem po drugiej stronie, a to git, to dobrze. Bo mi to pasie akurat. Kasia! Co ty tam poprawiasz? Kocyk! Mój kocyk! Siedzę sobie na moim fotelu i jestem pod kocykiem, no. A że ciągnę za kable, to już inna historia. Na to już nie poradzę, no. O Jezu, co tu się zadziało? Proszę, wszyscy na mnie teraz. Bo gdzieś wlazłam. Nie ma, niech tym razem... Nie, mikrofon tam, gdzie nie trzeba. A raczej tam, gdzie... Jezu Boże, co tu się dzieje? Nie mogę się skupić. Halo, pomocy. Jak ja tu umrę? Nie chcę umrzeć. Nie chcę umrzeć! Jednego heala chciałam, no Jesus, człowieku. Umrzyj. O Boże. Udało się. I tylko po to tutaj przyszło. O nie, bieda. Bieda w kraju. Masz nas, no dokładnie, masz nas, Kasiu. Gdzie ja tu wlazam znowu? What? No ale jesteśmy mimo wszystko, no. Nie ma tak, że... Zawsze możemy na głosowym posiedzieć. Pogadać. Więc no. To nie jest tak, że nas nie ma, no. Że nie jesteśmy ciałem, ale jesteśmy duszą. Boże święty, jak to zabrzmiało. Au. A kotka jest super. A, dziękuję. I tak Maniek jest najlepszy na świecie, więc... Jedyny. Nie ma lepszego od naszego Majka kochanego. No widzisz, Maniek już tutaj się zaoferował pięknie, ładnie, wspaniale. Gdzie jest jakiś piciu, bo mi się piciu chce. O, woda. Trochę wody dla ochłody. Dobra, tam w prawo chyba nie mam po co iść. Ale w lewo jak najbardziej. Boże, czemu ja sobie podgłośniłam... O, moje uszy. Hak, taka! Dziękuję za followka. Fajnie, że wpadłeś w ogóle. Ohejo, ohejo, hozaima, zugenki deska. O, Izia pisze czaty i ty już wiecie, że jadę. Tak mi z miłego. Ojejku, Izia napisał smsa. Trzeba odpisać. Więc no. Czaty już wiedzą, że Isa pojechała do pracy. Git. Dobra, to już sobie popływaliśmy. Możemy iść dalej. Czaty pozdrawiam Lizę, tak. Łow mordy, zapomniałam, że ten bije dwa razy. Ostrze nóż, o Boże.
O, w pasmofobię grałeś. Gdzie ja chcę iść? Co ja mogę iść tutaj? Chciałabym w sumie iść po double jumpa. Czy ja w ogóle mam paylor? Jedną chociaż? Nie? Ani jednego? Nice. Duszno było! Ja tam lubię, jak to jak gasz pasmofobię, bo przynajmniej mogę cię postraszyć. Cudownymi alertami. Tam na razie nie pójdę. Chyba pójdę po ten double jump. Mi się przyda. Wchodzę do pomieszczenia, robię niuch, niuch. Do radia mówię, że czuję tuńczyka i nagle ona się pojawia. Ta, ta, ta. Czyżby to była pani pingwinek? Oczywiście, że tak. No kogo my tu mamy? Dokładnie. To ja się pytam, kogo my tu mamy? Dzień dobry. A, dzień dobry, dobry wieczór. Widzę, że już poleciała informacja, że ja jestem tutaj i robię streama na 100%. No niech to już... No niech to robi takie zasięgi mi teraz w tym momencie, że uhuhu. Już mi miałczał od tygodnia. Kiedy będzie stream? Magdaleno, kiedy robisz streama na Twitchu? Magdaleno, Magdaleno. A Magdalena mówi, nie wiem. Pingwinki, no, dokładnie, pingwinki. Słodkie, kochane pingwinki. Więc teraz siedzi biedny na tym moim live'ie i moderuje za karę. O Boże, to będzie ciężko. Proszę mi tu nie pluć. Magdaleno, tak, 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 słucham. Jak tam ci dzionek minął? Łooo! Jeżeli chodzi o mnie, to ja w sumie mam dzisiaj wolne. Więc korzystam. Wiesz, że dla mnie jesteś bardzo ważny. Oczywiście, że wiem, że jestem dla ciebie bardzo ważny. Ty też jesteś dla mnie ważny. Tylko zawsze mnie to ośpieszyło, jak do mnie pisałeś Magdaleną. Kiedy będzie live na Twitchu? A ja nie znasz ani dnia, ani godziny. I dlatego tak wczoraj. Wyszło spontanicznie. Dlatego ty siedzę za karę, no widzisz. Ktoś musiał, no. Proszę mi tu nie bić, nie pluć. Boże, co za wredne stworzenia. Ale to jest coś, co ja bym chciała właśnie. To, paylor. Paylor, będę mogła sobie mieczek zupgrade'ować, o ile będzie mnie stać. Proszę, tylko ten znowu pluje. Nienawidzę, jak go naplują. Straszne. Jezu, się wystraszyła tego ziomka. One to biją na dwa hity. Tuńcyk! Nie mogę tam przejść, kurczę, bo nie mam. Kocham koty! O, ja też kocham koty! Dziwne by było, jakbym nie kochała kotów. Muszę kogoś tutaj walnąć na chwilę. Potrzebuję trochę esencji. Rybki dla każdego! Pani pingwinek rozdaje rybki, no to pierwszej świeżości na pewno są. Minecraft, he.
Tak, już idę po ciebie, mój słodki grabiku. No zobaczcie, czy to nie jest najbardziej urocze stworzenie na świecie? O. Się tak cieszy, jak mnie widzi, a jak odejdę, to będzie smutny. O. No, on jest taki słodki. Uratujemy go. Śliczny robot. Boże, ja je uwielbiam. Uwielbiam te graby. One są takie rozkoszne, no. Tak się cieszą zawsze, jak się do nich podejdzie. Uratowany, no pewnie, że tak. Jeden z wielu. Bo jest ich mnóstwo. Tutaj gdzieś chyba zapis będzie. Tylko nie wiem, czy mam... Nie mam nic. A go się je? Nie, nie je się go. Nie jest do jedzenia. Co ty chcesz, takie rozkoszne stworzenie jeść? Manik. Nie wstydź ci. Hamku. Nie ma Hamku. Ubieram kota... Boże, ubieram chomika w strój kota. O, biedny chomiczek. A to nie będzie mu niewygodnie? Nie będzie, nie będzie się męczył przez to? No chomiczki są delikatne. Można im krzywdę zrobić. Dobra, mamy ławeczkę. No i co, skoro mamy umiejętność, to lecim. Kurde, wkurza mnie to, że 90% tej kasy, którą tutaj zawsze rozwalę, to spada na dół do kolców. Tu nie wejdę. Tam nie przejdę, okej. Trzeba iść dookoła. Ja mam chomiczka. Nazywa się Panda. Boże, jak to pluje. A idź ta z tym. O nie. Najgorzej. Boże, prawie umarłam tutaj. O. Miałeś 4. O. Simple key kolejny. Czy jeden już zużyłam? Jezus, ja nie chcę tu umierać. Nie, 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 nie ma mowy, nie akceptuję tego. Uff, dobrze. No, przynajmniej troszeczkę sobie zregeneruję żyćko dzięki temu. Gdzie tu latają dalej to... No, musimy odblokować tu przejście. I idziemy do bossa. Będziemy się znowu bić, moi drodzy. Z tym oto tutaj przystojniakiem. Ta. No to powodzonka, dzięki.
No, uniki. No, i zakapiłam się. Kurde, przestałby normalnie z tym. O, i padł. O nie, jaki on brzydki i niemiły. No, on jest bardzo niemiły. Jej, i po bosie. Sądziłam, że z rozwalonym ostrzem pójdzie troszeczkę dłużej, no ale... Nie jest źle. Wojownik z gracją. No trochę doświadczenia już mam, to jest łatwiej. A co z jego ciałem? No zostanie tutaj i zamieni się w ducha, którego też trzeba będzie pokonać. I dopiero wtedy jego dusza będzie zbawiona. No, taka historyjka. Więc trzeba... Sorry, bo piłam. Muszę lecieć, papa. Kasia, dzięki, że byłaś. Mi dobranoc w sumie, bo już jest prawie 22. No i mamy teraz skrzydła double jumpa. W końcu. Więc trzeba pokonać wtedy jego gorszą wersję, w sumie silniejszą. O właśnie, widzicie? Tutaj jest. I jak tym ostrzem weźmiemy i przyszyjemy te tutaj rzeczy, to wtedy... No, fajne skrzydełka. To wtedy pójdziemy do jego silniejszej wersji i trzeba będzie go pokonać, żeby mógł... Jego dusza nam podziękowała i była zbawiona. No, ale aktualnie w sumie jesteśmy dość słabi. Choć sobie mogłabym raz spróbować, czy mi się udałoby go pokonać. Bo w razie czego ja go nie pokonam, to i tak mnie wywali w tym miejscu, w którym go walnęłam. Więc nie ma problemu. Więc możemy zobaczyć, czy się uda. No, to jest Lost King. Ale no, on jest trudniejszy. I szybszy. Jeszcze te nam tutaj utrudniają walkę. Duchy. No właśnie. Frustrujące to trochę. Nie dam rady. No. Ciężko jest trochę, bo te ziomki się tutaj pojawiają. I wygląda jakby miał krwiaka w mózgu. No, trochę tak. Ciężko jest go pokonać. Spróbuję jeszcze raz. Ale no... Nie za bardzo. On jest jednym z tych silniejszych bossów w tej wersji duszy. Więc ciężko jest go pokonać. Bardziej przez te wariaty, które tutaj latają. Wow, co się dzieje? Maniek, 5 złotych. Tak. O nie, Maniek, daj już spokój, proszę. Zbankrutujesz przeze mnie. Tak. O Jezu, się wystraszyłam, zastanawiam się, co się dzieje. A to Maniek szaleje po prostu. No szalony po prostu. No ja nie wiem, dziękuję ci. Od razu banan na twarzy. Wow. Nie, teraz zginę. Ja nie chcę. Kurde, nie mam jak się wyleczyć. No właśnie. O Boże, Maniek szalony. Szalony Maniek. Poszalałeś dzisiaj. Szok i niedowierzanie. Aż mnie zatkało. Kochana kotka. O! Kochany Maniek. Nie ja, ty. Crazy. Dobra, wracamy. Się nie będę z nim bić w takim razie. Skoro tak. Musimy się wrócić w ogóle. Do City of Tears.
Czemu w ogóle mi je odblokowało tutaj? Ośmiorniczki. O, one są słodkie. Au, nie widziałam go. No, bo to gdzieś zrobię. Tam już byłam. To wracamy do góry. Wow, ziomek, opamiętaj się. O, oni się na mnie rzucili, jak Reksiu na szynkę. Czy ja dobrze robię? Czy ja dobrze... A, nie widzę mapy. Świetnie. Może fajne są te emotki. O nie, no serio? Ja się tu zabiję? Ja chcę wskoczyć na górę. A przecież ja mam double jumpa, Boże, co ja robię? Przecież mogę skrzydeł użyć. Z tymi skrzydłami to tak. No, dokładnie, perfekt, idealnie wręcz. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego skina. W sumie pewnie by był jakiś taki skin do Hollow Knighta, gdzie byłby zamiast tej czaszki zwykłej, na przykład czaszka kota. To by było super, powiem wam. Mogłabym wtedy takiego moda ściągnąć. Byłoby 100%. Taki kiteł. Nie wiem, czy mi kasy teraz starczy, żeby upgrade'ować. No Jezu, Boże Święty, ten mały jeż! Z tą mocą jest po prostu... Za każdym razem, jak to widzę, to tak mi się chce śmiać. O, Pikachu! Biedny Pikachu. Czemu Pikachu jest taki smutny tutaj? Pikachu... Jeż jest mały, ale potężny, no. Wielka moc w nim drzemie. Chcemy sobie upgrade'ować ostrze. Taka emotka, no. Smutnego Pikacza. A co ja mogę jeszcze posprzedawać kilka rzeczy. Wtedy będzie hajs. Będzie można kupić mieczek lepszy. Nie narzekaj, że to samo ci daje. Tylko proszę bardzo mi tutaj dać kasy za to, żebym mogła sobie upgrade'ować ostrze. Dobra, może starczy. Nie wierzę, żeby to było aż takie drogie, no ale... Nigdy nic nie wiadomo. O Boże, żeby też we wroga nie trafić, naprawdę. Strasznie dużo jest tutaj chodzenia w tej grze. W ogóle, Maniek, ty chyba miałeś też grać w Hollow Knighta, ja dalej czekam. I'm still waiting! Co, jeszcze w Darkiu miałeś też grać? Halo? Maniek, co to ma być? Dobra, 800. Zapłacę. Po co mam zabierać ci content? Nie zabierasz mi contentu! Gdzie mi zabierasz content? Na Darkiu to wiesz, w Darkiu to miałam ci pomóc, bo tam niektóre momenty są naprawdę ciężkie i troszeczkę się też nagimnastykowałam. Ale w Hollow Knighta? No przecież weź, gdzie mi to content weźmiesz ukradziesz, że ja już mam tyle godzin przegranych w tę grę, że uhuhu. A tak to tak, no trzeba się zgadać na Darki. Żebyś w sumie dokończył już. Jezu, ile razy muszę go bić? Co ja poza Halloween? W sensie, czy coś jeszcze będę grała? No, na pewno. Jeszcze nie wiem w sumie co dokładnie. Ale na pewno coś wymyślę. Znaczy, no, ho! Jakbym się doczekała Hollow Knighta Silksonga, to ja bym tu była pierwsza.
Ale no nie wydaje mi się, żeby był Spiritfarer. No wiesz co, Spiritfarer też jest w sumie spoko, ale no nie wiem, czy nie jest to aż za bardzo spokojna gra na live'y u mnie. No już Spiritfarera przeszłam też kilka razy, chyba z dwa. Z dwa razy sobie przeszłam, no. W sumie mogłabym też. Ja lubię oglądać, jak ktoś gra w Spiritfarer. Ale no nie wiem, czy ktoś by chciał oglądać. Ja jeszcze nie. No, ty, to wiem, że jeszcze nie. Aż się dziwię, że jeszcze nie przeszedłeś. No kurczę. Jak to tak? Tyle czasu. Coś mi mówi, że jakbym ja zaczęła w Spiritfarer grać na live'ach. No ja jestem lamą, oczywiście, że tak. Jakbym ja zaczęła grać w Spiritfarera na live'ach, to wydaje mi się, że już bym go przeszła po raz kolejny. Bo już w sumie mniej więcej, no, ogarniam. O co tam chodzi? Nie, no ty to jesteś najwspanialszą lamą polskiego YouTube'a. Alpaką, wszystkim. No ale co tam lamić, no? Trzeba w sumie czytać informacje, co trzeba zrobić i dokąd się udać. I to jest klucz do sukcesu. No Twitcha to już w ogóle, nie? No bo w sumie jak już teraz na Twitchu urzędujesz, no to... Trzeba zmienić to powiedzonko, że największa lama Twitcha. To może punkty zamiast flow to lamy ustawię. Nie, no to punkty flow to są najlepsze, powiem ci. Mi się bardziej podobają punkty flow u ciebie. No bo jest flow, jest show, jak to zawsze mówisz. Więc no nie może być inaczej niż flow. Nie widzę tego w jakiś inny sposób. Punkty flow. W sumie nie są jawne, nie? Że nie widać ich tam na dole zawsze. Czy coś się nalicza, tylko tak jakoś... No boż, umrę tu. Tak są ustawione, że nie widać, że się naliczają. O! Wystarczy kliknąć. No, ja nie wiem gdzie. A, pońcy. A, no to co innego, no. I są. No, widzisz... Ja raz chyba wpisałam te komendy na samym początku, jak w ogóle była mowa o tym, że zbierasz te punkty. Coś, że można zbierać te punkty. Ale potem nie wiem w sumie, ile mam tych punktów już. Chyba nie dużo. No i chyba jeszcze nie można je na nic wydawać, tak mi się wydaje. Trzeba sobie tutaj ułatwiać życie. Tu jest skrytka w ogóle. Można rozwalić jeden lampion, żeby było łatwiej walczyć z bossem. Ale nie mam pojęcia, czego pokonam. Z tym poziomem mocy. Dorać mi, to dodam parę rzeczy. No ja ci mówiłam na pewno, że śpiewanko, nie? Że śpiewanie na live'ie musi być. Bo to jest też takie, wiesz, charakterystyczne, nie? Więc śpiewanko musi wjechać tam na pewno. Idę na telefon, zadzwonię, no spoko. Ja się nigdzie na razie nie wypowiem. Śpiewanie jest, no to ja nie widziałam. Nie wiem, gdzie to zobaczyć, co już masz. No spoko, ja jeszcze napiję się chyba. O Boże, ziewam przy okazji. Jak wrócisz, to ci powiem jeszcze jeden pomysł. Ale to musisz dać znać, że jesteś. Kurde.
Jakie skupienie mam w ogóle, Jezu. Ale chciałabym to wygrać. No i jest, elegancko. Majek, jak wrócisz, to daj mi znać, bo wpadam też na pomysł jeden. Z listy wygodniej. O, jesteś. No jestem. Dobra, to wymyślałam jeszcze, nie wiem, coś na zasadzie tak dużo osób też dodaje, na przykład, nie wiem, wybierz grę, ale no... Na pewno, jestem 100% pewna, że ktoś by wybrał Minecraft, więc tak też troszeczkę jest ryzykowne, nie? W sensie, że no... Wybierz grę, ale nie Minecraft, no to tak mech. Chyba, że za dużą ilość punktów, nie? No to może byś się zgodził na takie coś. Fortnite, o. A w Minecrafta byś zagrał? Jakby ktoś chciał? A we Fortnite'a nie? Nie, no chyba. Nie wiem. Dobra, mam pierwszego Dreamersa. No mam za 50 punktów Minecraft. No to jednak masz, kurczę, to widzisz, ja nie w temacie jestem. Nie no, przyszło mi do głowy coś bardziej hardkorowego, ale to nie ma opcji. Zatem głupie trochę, więc... Chyba musiałbyś za kilka milionów punktów coś takiego zrobić, nie? W sensie dostać, o, za kilka milionów punktów spotkanie z Mańkiem. Meeting z Mańkiem. To by było. Nie no, chyba nie, co ty. Albo wiesz, live z kamerką. O, o, to by było też coś, nie? O, też by to mogło być, live z kamerką. O nie, no widzi, no co o nie? Kurczę, spotkanie tak, ale już live z kamerką to nie. Ty, co to ma być? No live z kamerką powinna być zbiórka. W sensie, żeby zebrać się na kamerkę, tak? Się kasy zebrać na kamerkę. Ale ja też bym widział tą osobę. No ale to jak ma być live z kamerką, no to wszyscy by cię wtedy widzieli. A nie! A no tak, no bo to tak się inaczej nie da. Nie chodzi o kasę. A nie, no to faktycznie. Zebrać na chęć do użycia kamerki. No tak, nie może być tak, że live z kamerką i tylko dla tej jednej osoby. Ha, no to nie, to nie. Coś innego trzeba wymyśleć. No bo takie teksty w stylu wybierz grę, w którą mam zagrać, no to wiadomo. No ale to kurczę, nie wiem co jeszcze. Albo wspólne granie, coś takiego na przykład. W dół, chcę, w dół. No może, ale jak tak z każdym pogram. No wiem, że pograsz, no to kurczę, nie wiem. No właśnie to jest takie ograniczone, nie? Że duże rzeczy już robisz sam z siebie. Jest też ciężko wybrać coś, co by się nadawało na te punkty. O Boże Święty. No
Nawet zapomniałam, że on tutaj jest, że on tutaj mieszka, szczerze mówiąc. Ale mamy jedno jaju. Au. No co za wędy, normalnie biją mnie. Nie wiem, Maniek, serio, nie wiem. Nie wiem, co bym mogła tutaj jeszcze zaproponować odnośnie tego. Dobra, nie no, gram, ja cały czas gram. Tylko też się zastanawiam przy okazji. Boże, wkurzają mnie te robaki. No ale właśnie, kurczę, jest dużo opcji, które możesz sam z siebie zrobić i nie potrzebujesz do tego punktu, więc... No nie wiem... Co by takiego jeszcze takiego wyjątkowego mógł być? Kurczę, nie jestem tutaj, gdzie chciałam być. A tam, gdzie chciałam być... A! Nie wiem jeszcze, jak się dostać. Za dużo gram w te całe zmodyfikowane wersje Hollow Knighta i przez to się właśnie gubię często, jak gram w podstawową wersję bez żadnych modyfikacji. Kurczę, ja tam przecież nie zejdę teraz, bo jest ta... Ten kwas wszędzie dookoła. Sobie skrót odblokuję chociaż. Tutaj chyba też coś było, tak mi się coś wydaje. Ale chyba nie. Chyba to trzeba z drugiej strony odblokować. Grrr. Nie mam mapy też tej lokalizacji. To byłoby łatwiej. Tu chciałam iść, ale jest wszystko zalane kwasem, bo muszę jednego bossa pokonać. I dopiero wtedy to będzie działać. Więc muszę się wrócić. Zastanowić się, jak się do tego bossa dostać w ogóle. Zastanawiam się, czy Hollow Knighta przejść całego na live'ach na Twitchu. Czy w sumie po tym live'ie już poprzestać i zagrać w jakąś inną grę. Tak się właśnie zastanawiam. Nad tym głęboko. O, tutaj chciałam iść. Dobrze. Słychać już tego bossa. Tak, z żukiem gnojakiem walczyć. Ja to widzę dwie gry u ciebie inne. W sensie, na pewno widzisz u mnie Spirit Farera, tak? A druga? Już wezmę pod uwagę wszystkie opcje.
kupą we mnie rzuca, no. No co za normalnie jedna menda. No i pozamiatane. Jaki grymaniek. A poczuł Spiritfarera, no bo to od tego już doszliśmy, żebyś to widział. O, tą wajchę muszę przerzucić. Lezo film w życiu! Nigdy! Nigdy, maniek! Nie ma opcji! No, 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 no. Co ty? Jakbym miała kiedyś zbierać punkty, to oczywiście byłoby, że zagram w horror, tak? No to wiadomo by było, że to byłyby pewnie layersy, nie? Ale to... Ja punktów na razie nie zbieram, to raz, a dwa... To ja w życiu nie zagram w horror! Ja na darki już robiłam pod siebie, no weź. Zresztą sam widziałeś. Grałaś darki. No grałam, nie, ale to... Wiesz co, szczerze? Ja nie wiedziałam, że darki to jest horror. Dopiero się przekonałam po fakcie. Choć on nie jest... Darki nie jest na tyle straszny, żebym nie była w stanie... w niego grać. Ale już, jeżeli chodzi o layersy, to tak. To się boję bardziej layersów. A może pasmo z Leszkiem i... No to by było dobre. To... Kiedyś się zastanawiałam nad zakupem pasmofobii, ale... Ale jakoś nie. Zatem wy już to już macie takie levely też przy okazji, że uhuhu. Tak to nie... Nie wiem, nie wiem, czy bym chciała. Czasami wracają do mnie te myśli, że może... No, ale nie wiem. Dobra, tutaj odblokowaliśmy. Przejście przynajmniej. Maniek, smawiwa, no. Ale no wiadomo, o kogo chodzi, no. Z telefonu pisze biedny. Magdalena na głęboką wodę, no ta. Jeszcze jakby było ciemno. I zimno. I do domu daleko. A ja tutaj z wami w pasmofobie. Ale beka. Nie wiem, czy bym live'a z tego robiła. Nie no, musiałabym wtedy, nie no, bez kitu. Tylko, że no, ja jeszcze nie ogarniam ustawienia tego wszystkiego na przycisk i tak dalej, więc... Nie, Maniek, przestań już, dobra? Nie trudno zauważyć, że Maniek słuchowiec. Przez to czasem pisze... No, nie, po prostu z telefonu pisze. Teraz nie widzę, co piszecie, zaraz zobaczę. O Boże, jeszcze tu zginę. Nie trudno zauważyć, że Maniek słuchowiec przy... A to już tam. To co w piątek jest nowa aktualizacja, o 19 zaczniemy, pisze do Julki Leszek, na pewno macz. Ja nie gram, bo pierwsze nie mam gry, a po drugie w piątek to ja jestem w pracy. Więc no, no z telefonu, kiedyś to chyba przy racie było te... A, tam, oj, tam. O, dziękuję za followka, Sylwia. Hejo, hejo. Isma here.
Ja, czekaj, w czwartek ja jestem na 12 godzin w pracy i potem zaraz w piątek mam znowu kolejne godziny, niestety niefajne. No i potem w sobotę też pracuję, tylko w sobotę już pracuję na popołudnie. No i tak czy siak odpada. A poza tym, no nie mam gry, to raz, dwa, jeszcze nie wiem, czy bym chciała, więc no już w ogóle. Idę po ciebie, mój cudowny, mały grabie. On jest taki uroczy. Dobra, uratowany. Może tylko przyszła i poszła. O, siemka, jest jednak. Hejo, hejo. Szybia. Mój cudowny pikacz cię przywitał. Gdzie ja jestem? Nic nie widać. Wow, jeszcze wpadam na te wredne kule. Teraz przynajmniej w kwasie możemy się kąpać. Więc nie ma problemu. Się zagapiłam. No, ja streamuję Hollow Knighta. Witam serdecznie. Jakoś tak mnie naszło. Na wspomnienia. Zresztą bardzo lubię tę grę, więc... przy okazji. Trochę już wygrane mam. Choć patrząc na moje skille, to wcale tego nie widać. Lubię, ale nie gram, w sensie wolę oglądać gameplaya niż grać. O czemu? Przecież ta gra jest taka, że to nie da się w nią nie grać, no. O, ja kiedyś zobaczyłam, Jezu, ktoś... Jeju. Ktoś w nią grał. Ta słynna rejkotka streamuje! Dobre. Kiedyś widziałam, jak ktoś właśnie na zagranicznym YouTubie grał w tę grę. I od razu mi się spodobała, więc musiałam wtedy ją kupić. Od tego czasu jakoś nie mogę się z nią rozstać. Słynna rejkotka, o Boż. Gdzie tam słynna? Wow, zakapiłam się. O Boże. Ja tylko w jedną grę gram, a co innego to tylko oglądam. A co jeszcze oglądasz, żeby... Jak Manik przepytuje. No co? No Manik tutaj się wczuwa w rolę moderatora. Zagaduje towarzystwo. On to ma gadane, nie tak jak ja. Z Mankiem to się nie będziecie nudzić tutaj. Przepraszam bardzo, na czatę. Mogę kiedyś mnie znajdzie na nagranie, gdy... gry bardziej, teraz wolę sobie poglądać. No, w sumie też powiem ci, że spoko. Szczególnie, że gra jest dość długa i dość skomplikowana. W sensie, że jest bardzo dużo rzeczy do odkrywania. Jest mnóstwo sekretów. I osobiście ja bym już nie była w stanie oglądać u kogoś Hollow Knighta, bo bym po prostu zaczęła wariować. Bo bym mówiła, wejdź tam, tam jest ukryta ściana! Idź tam, idź tam! No i tak. Taka historia. Więc ja już nie jestem w stanie u kogoś oglądać. Za bardzo się ekscytuję. Czy ja dostałam SMS-a? Nie, wydawało mi się. Dobra, idziemy do bossa jednego. Więc ja osobiście nie muszę do niego iść, no ale... Dera urozmaicania. Oto nie będzie streama z Hollow Knighta w Magdalena. Czego? Nie, no przecież róbcie streamy z Hollow Knighta.
Tylko niekoniecznie będę je oglądać. Bo się będę denerwować. Kurde, grała przecież ta Aero gra Hollow Knighta. To ja też za każdym razem pisałam, żeby brała i ten. I szła gdzieś tam, bo jest ukryta ściana, ale ona już, zanim to przeczytała, to ona już gdzieś indziej była. No i Jezu, jak ja się wtedy denerwowałam. O, Little Nightmare też jest bardzo fajny. Lubię. Lubię bardzo Little Nightmare. Jedynkę grałam, w dwójkę grałam też, tylko że na YouTubie. No, uwielbiamy to, prawda, no. Mega jest gra. Tylko że właśnie na YouTubku. Przeszłam grę. Ori oglądała. Jezu, Ori też jest. Ori. Gra Ori to... Ori łączy ludzi. Dzięki temu się poznaliśmy. Więc Ori łączy ludzi. Dobra, mamy tu bossa. Tylko po pierwsze, nie wiem gdzie zapisałam. Po drugie, mam bardzo dużo kasy. Więc jeżeli tutaj zginę, to będę bardzo smutna. Ori jedna z moich ulubionych jest. Ale którą bardziej wolisz? Pierwszą czy drugą część Oriego? No ja osobiście w sumie nie wiem, choć ostatnio skłaniałam się ku drugiej. Bardziej ze względu... Nie, odwrotnie. Bardziej skłaniałam się do pierwszej ze względu na fabułę, a mniej ze względu na mechanikę. Mechanika mi się bardziej podoba w dwójce. Bo historia w dwójce jest taka troszeczkę naciągana. Trochę się czułam oszukana w sumie, jeżeli chodzi o dwójkę. Bo spodziewałam się, że będzie więcej tej Sowy i będziemy więcej grać jako też ta Sowa, nie? Więc troszeczkę się zawiodła w momencie, kiedy przechodziłam po raz pierwszy, że w sumie motyw z Sową i kierowaniem tą Sową to mamy w sumie tylko w jednym tam momencie gry, a potem to już w sumie ona tylko leży i w sumie nic się nie dzieje, nie? Więc tak troszeczkę było mi smutno. Pierwsza, bo jest bardziej spójna, w sensie fabuła. W dwójce jest trochę bardziej, jak właśnie Rejkotka mówi, naciągana, ale dwójka ma super grafikę. No prawda, no. No soundtrack też jest super. No i też mi się wydaje, że dwójka jest troszeczkę bardziej naciągana i tak ciężko. W sumie takie trochę na jedno kopyto robione, nie? Że bardzo podobna fabuła też do pierwszej części, że też musimy kogoś tam ocalić. No, dwójka graficznie to jest super. Szczególnie jeszcze jak manie grałeś na tym... Na konsoli! Jak grałeś, to już w ogóle było miodzio. Mając jeszcze aktualny sprzęt, nie tylko chodzi mi o dźwięk, ale też właśnie o grafikę i to wszystko. To już w ogóle było. Ja pamiętam, jak za pierwszym razem na YouTubie grałeś, o Jezu. I ten mikrofon i w ogóle wszystko, oje. Ja zresztą też nie miałam lepiej, bo ja też przecież miałam taki zamuł, że szkoda gadać. Też mi się strasznie cięło. Teraz jakbym miała odpalić Oriego, to w sumie też na najniższych ustawieniach, bo jak nawet robiłam poradniki do niego, to miałam ustawione w sumie wyższe graficznie ustawienia i w sumie te wyższe graficzne ustawienia są dobre dla mnie jako przy komputerze, jak gram sobie prywatnie, niż jak na to, jak coś nagrywam, bo wtedy się bardziej tnie. Zresztą widać, że tutaj też nie jest idealnie. Czemu ja tutaj w ogóle stoję? Bo póki nie walnę tego bossa, to on w sumie nic nie zrobi. Taka też ciekawostka. Więc no, musimy to obrzydlistwo pokonać. Znaczy nie musimy, tylko chciałam po prostu do urozmaicenia gry, a oczywiście się rozgadałam. Więc co, klepiemy? Chyba nie mamy innego wyjścia, nie? Skoro już tu przyszłam. Takie urocze stworzenie. Nie. Będzie pluła tymi małymi, ale trudno. To za wredne. O nie, zginę. No, wiedziałam. Straciłam sporo kasy i teraz jak ja tutaj wrócę... Gdzie? Aż tu mnie wywaliło? No to już się nie wracam, bez sensu. Bez sensu, skoro mnie tutaj wywaliło. Tak to jest, jak się nie zapisało gdzieś po drodze. Więc cóż, trudno się mówi, żyje się dalej. To pójdziemy sobie do innego miejsca. W drugą stronę. Jak
Kiedyś myślałam na tym, żeby robić w ogóle poradniki do Hollow Knighta, ale... Niektóre rzeczy już mi się wydają tak bardzo oczywiste, że chyba tego nie zrobię. Bo w sumie o czym bym miała mówić, no? Jak pokonać jakiegoś bossa? No, w sumie mi pomogły takie... filmy, ale no... Unreal widziałaś? No, Unreal to też jest fajna gra. Grałam sobie z Mankiem kiedyś też w Unreal 2. Już w pierwszą część grałam. Mega soundtrack też ma. Więc polecam. Dobra, gdzie stąd? Musimy się dostać. Poradniki do nowego Hollow Knighta będziesz robić pewnie. No możliwe, że tak. Możliwe, że tak, choć w sumie nie wiem, czy nie chciałabym się skupić bardziej na fabule wtedy Hollow Knighta, niż nagrywać poradniki. I mimo, że Ori i Hollow Knight są metrodniowami, to trochę inaczej do tych gier podchodzę. Obie kocham, ale Hollow Knight ma więcej lore, no, lokacji i mroczniejszy klimat, i tak więc przewyższa trochę Ori. No, w sumie, jeżeli chodzi o Oriego i o cały lore jego, to fakt. Nieraz sobie lubię oglądać właśnie filmiki na ten temat. Hollow Knight lore. Ziomek. Tu sobie mogę wreszcie zapisać chociaż tyle. Unreal też czasami jest na bardzo dużych promocjach, jeżeli chodzi o tą grę. Więc w sumie warte chociażby obejrzenia. A nie, przejdę tędy. A klucza też nie mam oczywiście. No, pięknie. Jezu, ja czasami do tej pory sobie z Unreal lubię oglądać, raczej słuchać soundtracki. Szczególnie ten jeden taki. Mega mi się podoba. Wow, 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 ziomki. Proszę mi się to opamiętać. Dobra. Idziemy po duszę. To mi się przyda. No i chce mi się po nią biegać, to znowu ją po prostu wykupię. No spokojnie, nie pali się. Tylko mówię, ta gra jest często wtedy na promocji. I to za czasami grosze. Nie wiem, czy kiedyś nie były dwie części za 15 zł. Coś mi tak mówi. Odzyskaliśmy duszę. Czy ja to mogę coś kupić? Przydatnego. W sumie mapę chyba mogę kupić. Tak, chociażby tego miejsca. Mało mi to daje, ale... Niech będzie. O tego może coś kupię. O, jego jest ten klucz, kurczę. No też nie widziałam go ostatnim razem. Już mi się nie chce tam wracać. Chyba za 12 zł, ale to nie jest... Ale powinna się spodobać. No! Też jest fajna. Oh yeah! Mamy kolejny slocik. To sobie kupię też. I w sumie na razie nic bym wie, chyba że klucz sobie weźmiemy. Na wszelki wypadek kupimy. Bo to nigdy nic nie wiadomo.
Całe hajsy poszły. Dobra, to teraz dzięki temu po prostu to, co nam spadnie na ziemię z tych wszystkich hajsów, będziemy mogli automatycznie zbierać. Uuu, a bo ja tego zepsułam. Jednego Dreamersa. O. Musimy się dostać tutaj, gdzie ta maska jest. Dobra, najpierw pójdźmy do... Jezu, ziomek. Pójdźmy zobaczyć nasze graby. Cześć, robaczki. Moje kochane. Ale was już jest tutaj. Patrzcie, ile już ich uratowaliśmy. Nam zapłaci sobicie za to. Boże, ile jeszcze tego będziesz sypał? W sumie praktycznie to, co wydałam, to dostałam z powrotem. Git. Żeby tak zawsze było. Dobra, mogę iść jeszcze do jednego bossa, bo w sumie w zasadzie ostatnim razem do niego nie poszłam. Ale teraz sobie pójdziemy. Wow, 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 wow. W ogóle nie wiem, czy ktoś z was widział, ale przegryw prawie na samym początku gry wpadł do deepness bez większości myślenia. Ale wiesz, że ja tak też miałam na samym początku, jak po raz pierwszy grałam w Hollow Knighta, to też prawie na samym początku wpadłam do deepness i nie wiedziałam, co mam zrobić. Ba, ja się tak bałam tych robali, które tam żyją, że po prostu to jakieś nieporozumienie. Teraz to ja do deepness to ja się bez lampy nie wybieram. Patrzę już umiejętności, to już... Wystarczy, że lampę mam, to już jestem happy. To w pierwszej kolejności zawsze jak mam wystarczająco dużo funduszy, to kupuję lampę. No tak, to do deepness to się nawet nie pojawiam, nie mam mowy. Ale najlepsze jest to, że on ominął te dziury, a potem to co? Wskakujemy. Serio? To ja właśnie wpadłam w tę dziurę, a nie, że ją ominęłam. Boże święty, to już w ogóle jakaś... Ale jak nie wiedział, no to co się dziwić, nie? Ja to wpadłam po prostu. Jacie, dobre. On jeszcze nie wiedział. Pewnie potem żałował bardzo. Dobra. No ale właśnie jak nie grał, no właśnie, jak nie grał, no to wiadomo. Skąd miał wiedzieć, nie? Że coś takiego będzie. Ja też jak pierwszy raz grałam, to nie wiedziałam. Ja pamiętam, że bym wskoczył i krzyczał za kocią mamy. No. Dobre. Coś to było chyba, nie? A, już wiem, gdzie jestem. To jest skrót przynajmniej. Jeszcze tutaj grab jeden jest. Lecą do mnie te wredne pyłki. Tutaj jest tajemne przejście.
taka ciekawostka. Tutaj jest sekret. Jezu. Dobra, niech no pomyślę. Nie mam mapy, to jest najgorsze. To muszę się dostać do bossa. O, to na pewno nie tutaj, ale coś tutaj też było ukryte, tylko już nie pamiętam co. Co ja mogłabym pójść zobaczyć? Ło, w mordę! Wybuchło! Na pomoc! O Jezu, dobra. O nie, dobra, dobra, dobra. Moje umiejętności są straszne. I na co mi to było, ja się pytam? Po co? Po co? Jeszcze mnie tutaj wywaliło, no bez kitu. Ja muszę częściej na ławkach siadać, bo to tak się nie da. Ale co mnie? To ja idę po moją duszę znowu. Nie będę za nią wracać przecież. Dziomek, pomóż. Mam jeszcze jajko, proszę. Za dużo hajsu bym straciła. Boże, jacy oni narwani, no. O nie. Zagapiłam się. No i przypomniało mi się, że jak grałam kiedyś w Ori, to irytowały mnie kolce, bo wszędzie były i w Hollow Knight też jest sporo lokacji z kolcami, szczególnie w Path of Pain. Path of Pain to jest w sumie praktycznie... No, same kolce, ale jeszcze jest ta druga chyba... Nie, czekaj! Path of Pain to nie jest ta, co jest już w tym pałacu? Przypadkiem? Ta dodatkowa ukryta lokalizacja, przez którą się też przechodzi? Bo Path of Pain to jest tak w sumie skonstruowana, że po prostu wszystko jest na styk i czasami tylko milimetry. Tak, ta ukryta lokacja. No właśnie, no wiedziałam. No to tam to się nawet czasami milimetry biorą i liczą do tego, żeby przejść tam. Kolce to jest najtrudniejszy przeciwnik w Ori. No, prawda też. Prawda, prawda. Zresztą w Hollow Knight też jest taki możliwość, żeby okolce się po prostu odbijać, nie? Więc możesz odbijać się od kolców i wtedy nie spadniesz na nie, no ale... Nie każdy też o tym wiedział. Ja je wiedziałam na przykład i mnie też to strasznie wkurzało. No i te kwasy mnie też wkurzały, bo ciągle też do kwasu wpadałam. Jak nie na kolce, to właśnie w kwas. Więc no. Nie fajnie. Ori nie miał mieczyka, powinien mieć. No, w jedynce przydałoby się. W jedynce to w sumie mechanika walki była taka senia, że po prostu klikasz jeden przycisk i tyle. A tutaj w Ori się jednak troszeczkę... w Hollow Knight więcej się dzieje. Nie, no tutaj nie chcę jeszcze. Ale drzewko było fajnie zrobione. No, drzewko tak.
szybko umiejętności też było fajne. Może o to chodzi właśnie. Gdzie ja idę w ogóle? Uuu! Ha, 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 tu nie przejdę. Jak się szło w ogóle do tego bossa w archiwum? Kurczę, już nie pamiętam. Wow. No nie mam mapy właśnie, bo do mapy się nie mogę dostać. A nie pamiętam. Wow, walnęła mnie tego, co trzeba. Dobrze, mnie nie walną. Nie lubię tych meduz, wkurzają mnie zawsze. Jestem tu, o patrzcie, jestem geniuszem, sama trafiłam. Też to grab jest. I trudno też jest pająk w drugiej części do przejścia. Powiem ci, że na poziomie chyba normalnym jest trudne, ale jak ja grałam w sumie na poziomie łatwym, to dla mnie nie był jakoś bardzo, bardzo trudny. Więc to zależy od tego, na jakim poziomie się gra, tak, trudności. Bo na normalnym chyba bym nie chciała grać w Oriego dwójkę. Dobra, tutaj gdzieś była ławka. Idziemy do kolejnego bossa Dreamersa. Ja grałem na normalnym. No właśnie, przez to, że grałeś na normalnym, było trudno, bo podobno jest wtedy ciężej. Idziemy do bossa. Do Dreamersa kolejnego. Jako Deep Nest w ogóle mowa, to po tym bossie musimy właśnie pójść do Deep Nest. A jakie zakończenie w Hollow Knight wam się najbardziej podoba? W ogóle patrzcie, w jakim momencie zastopowałam. No zaraz do tego kwasu wpadnie. Szczerze nie mam ulubionego zakończenia, bo wiele zakończeń... Niektóre zakończenia w Hollow Knight mnie intrygują. Na przykład takie zakończenie, w którym Hornet zostaje zapieczętowana w tej komorze, gdzie właśnie Hollow Knight był. To właśnie mnie intrygowało to, czy ona została kolejnym Dreamersem, który sprawuje pieczę nad tym nowym naszym Hollow Knightem. Czy jak? No nie wiem w sumie, ale tak to nie wiem, które byłoby moim ulubionym zakończeniem. W sumie każdy ma jakieś tam drugie dno i jest bardzo dużo pytań. O, ale w sumie szczerze, jeden z tych ulubionych też zakończeń moich jest to, jak wtedy Hornet się budzi, widzi, że nasz mały Hollow Knight jest rozwalony i w ogóle nieżywy, czy tam czaszka jest pęknięta i tak dalej. I nagle z cienia wyłania się jakiś tam potworek, nie? Ona już szykuje miecz do tego, żeby z nim walczyć. To zakończenie akurat mi się podoba. Tak fajnie zrobione. Ciężko będzie. Uuu! Ciężko będzie go pokonać. Co ja masz rację, bo każde zakończenie ma coś w sobie, wiadomo, po którym zakończeniu będzie następna część. Nie wiadomo, niektórzy spekulują na temat tego, że Silksong i wydarzenia w Silksong miały miejsce przed Hollow Knightem, a niektórzy, że właśnie po Hollow Knightie, więc ciężko stwierdzić. Ja mam nadzieję, że to będzie
po Hollow Knightie. Właśnie po jednym z tych zakończeń, które tam następowały, że po prostu, nie wiem, wywieźli ją gdzieś albo co. Ale no nie wiem, no nie wiem, ciężko stwierdzić. No w sumie też po co by mieli ją wywozić, w sensie za co? Za to, że pomagała Hollow Knightowi w tym, żeby ocalić cały tutaj Hollow Nest? No nie wiem. Albo, nie wiem, wywożą ją dlatego, żeby ją obronić, właśnie przez to, że jest jednym z tych Dreamersów, albo tak jakby księżniczką. No, z Radiancem zakończenie też jest w sumie spoko. Ale w sumie też wszystkie za... czekajcie, moment. Wszystkie zakończenia z... jak on się nazywał? Godseeker? Że w sumie tam macie... wszystkich bossów bijecie. Pantheon of Hollow Nest? O, coś takiego było. Pantheon of Hollow Nest. I na końcu właśnie bijecie wszystkich bossów i też absolutnego Radiansa. To w sumie to zakończenie też jest epickie i w sumie są dwa tego zakończenia, nie? Czy dacie właśnie Godseekerowi kwiatek, czy nie? O kurde, chciałam się wyleczyć i... Więc to też są epickie zakończenia. Wow, udało się, wreszcie. Jezu, myślałam, że będę go wieczność bić. Git. Mogę już iść, tak? Mogę. Dziękuję. Chcemy sobie tutaj odblokować naszego Huntera. Journey, Hunter, Hunter Journey. O, ze złej strony. Ja muszę poczekać, aż przejedzie mi tutaj ten. Serio. Kalakmala. Okej. Kolejny Dreamers. Jaka tam się dyskusja normalnie na czatach zrobiła odnośnie gier, po prostu to niesamowite. No i co, została nam tylko mamusia Hornet. Do odblokowania. Tylko Quirrellka mi brak. O, biedny. Poświęcił się w pewnym sensie. Lubię zawsze przychodzić do Kiepskiego Jeziorka i się z nim pożegnać. Ja oglądałam pierwszy raz gameplay z Hollow Knight, to naprawdę mnie to intrygowało, że tak naprawdę te bossy, Dreamery, które miały być z wielkimi wyzwaniami, nic nie robią i dają się zabić. Ha! A potem powinnaś dodać. A kiedy sama zaczęłam grać, to już wiedziałam, że nie będzie tak łatwo. Powiem ci, że ja też oglądając poradniki, do jak się walczy z różnymi tam bossami, to też mi się wydawało, Boże, jak oni to łatwo robią, jak oni to w ogóle są w stanie zrobić, tak po prostu. Ile ja się męczyłam nieraz z różnymi bossami, ja potrafiłam czasami jeden dzień, cały dzień pokonywać jednego bossa. Mimo tego też czasami, że oglądałam poradniki. Dopiero jak obejrzałam kilka różnych poradników, dopiero wtedy udawało mi się pokonać tego bossa. Po prostu taka frustracja mnie... O, strasznie byłam zła. Że nie jestem w stanie ich pokonać.
tutaj powinien być Stack Station, tak? Bo był znak. O Jezu. Warcraft! Boże, moja Izunia gra w World of Warcraft w ogóle, więc to już w ogóle szał czał. Wowa sobie gra. Warcrafta też gra ogólnie. Tutaj nie było przejścia? Nie. Dobra, musimy się udać do Deep Nest. Gdzieś tu była ta królicza nora do Deep Nest. Jako gdzie? Pytanie. Chyba gdzieś to... W Greenpath chyba, nie? Była królicza nora. Bo nie mam niestety tego... do pociągu, żeby móc się tam... Nie, tutaj jest przejście też do Deep Nest. Przez wioskę tych całych tych... Modliszek. Znałem, kojarzę grę starego Blizzarda. No tak, Mangi by nie znał gry starego Blizzarda, no. To by dopiero było, jakby nie znał. No ja no, pochodzimy sobie jeszcze może. No, idealnie. W sumie też można tędy trochę przejść. Wiadomo, do czegoś innego, no ale... Historia w Warcraftie jest też ciekawa i zawsze lubiłam elfy. Podobał mi się pomysł żywych drzew, które omijają kopalnie. Duszki. Firandy na wielkim białym tygrysie. I Sautrak. No. Jesteśmy w Queen Garden. W sumie nie wiem po co. Ale jesteśmy. No kto nam zabroni, nie? Nie, tego nie widziałam akurat, ziomka. O, w mordę! Przegrałam 300 ileś tam godzin w Hollow Knighta. Po raz pierwszy widzę go w tym miejscu. Nigdy go nie widziałam tutaj. Nigdy. A deadly bunch. They have their roots. Ooh. It's time. I will face that fear. Nola will be blood. Hollow Knight nie ma właściwej ścieżki. Są tylko trudne i trudniejsze. To prawda! O, gorzej, nie mogę tam przejść. Ziomek. Kurczę, nie mogę tam przejść. O. A tu jest taki mini boss, złe. Na 4 hity, dobra, będę pamiętać. Dobra, po kłopocie. Tam będzie mapa, ale jeszcze chcę odblokować tutaj przejście. Jak się nie zabije po drodze. Ziomek, no posuń się. Przynajmniej będziemy mieć mapę.
Tak, poproszę, za 150. Kiedyś mi się te mapy wydawały strasznie drogie. A teraz! Oba, gdzie jesteśmy? Ja bym i tak dalej chciała do Deep Nest. W sumie nawet mniej więcej po drodze. Poszlajamy się trochę. A czemu ja? Nie ma to jak szlajać się po nocy z rykotką. No i ty byś spać poszedł, bo to zmęczony będziesz. Na początku myślałam, że każdy z owadów ma pomarańczową krew, nie tylko te zainfekowane. A chyba tak jest, że wszystkie mają pomarańczową krew, bo jak się je bije, to... W sumie tak wybuchają, nie? Nie wyganiaj. No wyganiam cię, Maję, kurczę, już z 23, ty musisz do pracy jutro. Że miło mi, że siedzisz i w ogóle, no ale no weź, no. Potem będziesz niewyspany i będziesz mówił: to ta rykotka, to przez nią. Co? Ty przeżyłeś, ziomek? No w sumie tak będę mówił. No właśnie, no to idź spać. Naprawdę mi miło, że jeszcze tutaj siedzisz. Się pewnie cieszysz, biedny, podekscytowany, że w końcu live'a mam tutaj. Na Twitchu. Że aż nie chcesz stąd pójść. Jesteśmy w Deep Nest. Tak. Trafiliśmy do Deep Nest. Czy coś tu było? A, to jest ten, co maski tworzy. To niech sobie tworzy. Nie będzie mu przeszkadzać. Jeszcze nienawidzę tych pająków. Pająki są wredne, a tutaj w Deep Nest to jest ich pełno. Wow, kolce! Co jest ciekawe, w ogóle boss tutaj w Deep Nest też będzie pająkiem, nie? Kurczę, nie mam mapy. No ja chcę tam pójść. Te pająki są straszne, ale najgorsze są te, które wychodzą z innych owadów. No, umiera taki jeden brzydki robal i za chwilę z niego wyłazi następny. Creepy. To prawda. W sumie te małe też są wkurzające. Ile razy ja wpadałam w te głupie pułapki. Jak ja to pierwszy raz widziałam, to miałam takie: hej, a dlaczego ten się nadal rusza? Chciał ci powiedzieć cześć. No, oni są boscy tutaj. Jesteśmy przyjaciółmi, witaj! Usiądź i odpocznij! Witamy! Jesteś bardzo zmęczony, usiądź i odpocznij! Oczywiście, że usiądę i odpocznę.
Złożycie mnie w ofierze, wy wredne stworzenia. W ogóle nie podejrzane, nie, kompletnie. Jak pierwszy raz grałam, to miałam takie ale ja nie chcę tutaj siadać, muszę. No ale po tym siadłam, nie. Dobrze, zeżarła ich ta bestia, co tutaj mieszka. Dobra, jesteśmy. Jakie to ładne, no tak, piękne. Jesteśmy w Beastden. Pajączki, tak, całe gniazdo pajączków. Tak samo to było takie dla mnie nieszkodliwe. Jak się to wtedy otwarło, to tak się wtedy wystraszyłam za pierwszym razem. Ale mogli prosić o pomoc, tak, mogli. Mhm. A proszę się podłożyć na tacy jako ofiarę. Proszę się nie krępować. Gdzieś tu grabu też. Jeden mały, słodki. Schowany. Proszę na mnie nie pluć. Co ja mówiłam? Gdzieś tu grab jest. Słyszę go, no. No już się nie obraża, idę do ciebie. Wow, kobieto, pamiętaj się, proszę mnie nie bić. Czy mam nadzieję, że jesteś kobietą. No i pokopacie. Jej. Czy będzie Hornet? Nie ma Hornet, bo w sumie to nie pokonaliśmy drugiej Hornet. Bo nawet nie mieliśmy potrzeby, żeby tam iść. No i proszę bardzo, pożarci nasze towarzystwo. Nigdy nie pamiętam, czy to tylko atrapa tam była z tą stacją, czy faktycznie tutaj ta stacja jest. A jest, o git. Nawet lepiej. Dobrze, 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 cieszę się bardzo. Co ja mogę? W sumie niewiele mogę. Damy sobie to. Soul Eater, nie. Spell Twister też mi się nie przyda. W sumie tylko długi mieczyk i lecimy na Hollow Knighta. Oh.
O, tak. Uratowałaś Zo... Tak, uratowałam go! Tak! Nie mogłam się powstrzymać, no. Ale już drugi raz go nie uratowałam, został sobie w Koloseum. W sensie, że nie poszłam do Koloseum w ogóle, więc uznaję, że on tam jest, w tym Koloseum i po prostu tam będzie siedział. Ale uratowałam Zołta, no. No, taki biedny, no uratowałam go, no. Nie mogłam pozwolić, żeby zginął biedny. Co ja pewnie... Ale może w Deepnessie też siedzi pewnie. Albo jest w Deepness teraz, choć w sumie widziałam go w City of Tears przez chwilę. Więc możliwe, że poszedł już do Koloseum i po prostu w Koloseum siedzi zamknięty. Tak wnioskuję przynajmniej. No siema, co tam ziomek? Jak tam humory? Dobrze czy nie dobrze? Opowiadaj. No i proszę bardzo, jesteś wolna jak dzika świnia na pustyni. No, muzyczka jest super tutaj, do tej walki. Aż ty normalnie. Au! Wow, 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 ziomek! Opamiętaj się! A, nienawidzę jak on tym pluje. Zginę. A, wiedziałam. Nie mam upgrade'owanego miecza w ogóle, ani nic z tych rzeczy. No chyba, że coś innego wezmę, no ale co mi to daje? Ja tutaj nic nie mam. Po prostu nic, chyba że co. Spell Twister? Nic mi to nie da. Lipa i wstyd. Czemu to jest znaczy Charmsy? No kto to wymyślał? Dobra. Again. Do skutku. No dałbyś się wyleczyć nawet, no. Kurczę, nie zdążę wyskoczyć, a on już mnie tutaj... łupie. Ajajaj. No, przecież trzymałam B, żeby się wyleczyć. Dobra, jest szansa na wyleczenie się. Zawsze mi było smutno, kiedy on sobie taką krzywdę robił tutaj.
O nie, to mnie zawsze wkurzało. No, jest smutne, że on tak się bije sam. No co jest, ziomek? No i po... Nice! I my staliśmy się Hollow Knightem. Zawsze byłam ciekawa, jak on długo wytrzymał też, żeby zapieczętować tego Radianta w sobie, jak długo wytrzymał. Zanim znowu pieczęć została złamana i cała ta choroba została rozprzestrzeniona na cały Hollow Nest po raz kolejny. Dobra, w sumie czas mamy odpowiedni na to, żeby już iść spać, moi drodzy. Naprawdę bardzo się cieszę, że ze mną tutaj byliście. Hollow Knighta już przeszliśmy, więc możliwe, że na kolejnym streamie będziemy grać w coś innego. Zobaczymy jeszcze w co. Muszę się zastanowić, bo też, no jak mówię, teraz będę miała dość dużo pracy w pracy. O, że tak powiem, więc nie wiem, kiedy następnym razem odpalę się na Twitchu. Ale jak coś, to też kanał na YouTubie oczywiście nadal istnieje i nadal będzie żył. Więc jeżeli byście byli zainteresowani, to tam was zapraszam, bo tam się troszeczkę bardziej udzielam niż tutaj. I co, dobranoc, moi drodzy. Nie wiem, czy ktoś tam streamuje w ogóle. Wątpię. W cuda nie wierzę, że ktoś o tej porze streamuje. Ale może mnie mile zaskoczy. Szanet, w sumie, moglibyśmy tam iść. Why not? Na dobrą sprawę. Jeżeli dobrze wpiszę wszystko. Maybe, maybe, no, maybe, maybe. Jak dobrze wpiszę, mam nadzieję, no, ale będzie. Czy ja dobrze znacie, to się ucieszy. No wiem, że właśnie mnie zna. Co 20 osób ją ogląda, ale no. Why not pierwszy raid na kanale z kanału tego, o ja. To będzie, czekajcie, to już sam. Cychy, chyba tak. I hope so, dobra. Trzech widzów, wow, dużo nas nie ma, ale zawsze coś powiem wam. Więc miejmy nadzieję, że się ucieszy. A cóż, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie w takim razie. I do następnego. Pa, pa!